Witam wszystkich, jesteśmy na gorąco po gorącym face-to-face. Razem ze mną Rafał Tejkwan, siema. Dzień dobry, w ogóle dawno nie rozmawialiśmy, ja w ogóle też dawno wywiadów takich nie miałem, chociaż jakiś czas temu z Aleksandrą Florczak rozmawiałem, ale to trochę w innym wymiarze, więc taka konwencja freakowa jest dla mnie nieco nowa. No w sumie tak, no bo... Nowa, no, stara, ale nowa, no. No ale podcast prowadzisz też, więc wiesz, easy, nie? No ale też trochę inaczej jest w momencie, gdy ktoś ci, wiesz, zadaje pytania, kiedy ten ładunek emocjonalny jest, bo nie oszukujmy się, tutaj emocje się pojawiają. Nie wiem, czy te emocje było widać na face to face, ale momentami on mnie naprawdę wkurwiał mocno. No właśnie, ja to widziałem jeszcze ciebie przed wyjściem na face to face. Słuchaj, można powiedzieć afera pasztetowa. Jak to wygląda, jak to wygląda z twojej strony? Znaczy, no nie wiem, no dla mnie było to mega dziwne, ja też 3 razy zapytałem, co ty powiedziałeś, bo ja w to nie dowierzałem, bo byłem przekonany, że akurat Pasut nie będzie takiej gry prowadził, myślałem, że bardziej pójdzie właśnie w taki kabaret, robienie sobie jaj, prześmiewcze podchodzenie do tematu, więc jak zareagował w ten sposób, to się zdziwiłem, ale jak później sam stwierdził, że jest na sterydach, to wydaje mi się, że tam sterydy też trochę mózg zjadły, bo faktycznie po sterydach jest większa agresja i ja uważam, że miałem rację i kompletnie za sobą nie zapanował, wkurwił mnie mega i ja wiem, że takie deklaracje często padają. Ja o nim miałem serio spoko zdanie, mimo że z wieloma rzeczami się nie zgadzałem, to uważałem, że to bystry, inteligentny, może trochę zagubiony, ale spoko gość. Natomiast po tym, co zrobił przed programem, ja już mu nigdy ręki nie podam. Nigdy? Nie, nigdy. No właśnie i poruszmy to od A do Z. Pasut wszedł i coś krzyczał w twoją stronę, tak? Od samego początku. Jebać tej fana! Ej, kurwa, jebać Tejkwana! Jebać Tejkwana! Ej, kurwa, jebać Tejkwana! Znaczy nie, no tam rzucał takie hasła jebać Tejkwana, ale mnie to jakoś, mnie to nie ruszyło, bo ja widziałem, że on ma streama i domyślałem się, że to jakaś jego konwencja żartobliwa, ale dymki, więc bardziej mnie to rozbawiło, że 40-latek w ten sposób walkę promuje, więc ja się do kamery swojej, bo też Kuba mnie nagrywał, zaśmiałem i powiedziałem, nie, no niesamowite, nie dowierzam, nie? No i właśnie, bo dzwonił jakiś widz, mówił, że tam padło to słowo, ty mówisz, że nie. Strzelam, że pewnie odpowiedź będziemy też mieli u ciebie w materiale. Wydaje mi się, że w materiale zobaczymy, czy samo słowo padło. Kurde, ja na 99,9% jestem przekonany, że nie, ale może padło w zupełnie innym wymiarze, że coś do Kuby mówiłem, nawet nie do dziewczyn. Zobaczymy, sprawdzimy to na materiale. Sam jestem ciekaw w 100%, jak to finalnie wyjdzie, ale no, ja nie mówiłem nic w kierunku tych dziewczyn, bo nie miałem takiej potrzeby. No Pasut wszedł, Pasut krzyczał, z Pasutem się bije, to po co mam tym dziewczynom mówić jakieś rzeczy? Natomiast jakbyś mnie zapytał o opinię na ich temat, to jak ja widzę, co one robią, to opinia jest totalnie negatywna. Tylko nie chce mi się nawet meldować na nie czasu. One coś powiedziały w twoją stronę, czy nie? Tak, no powiedziały, że mnie jebać i tego nie słyszałem, to Kuba mi powtórzył, to też trzeba byłoby zweryfikować, że jestem skurwysynem. Aha. Natomiast na pewno krzyczały, że mnie jebać i że coś w tym stylu. No. Masz więcej. Małe i te pasztety przyszły. Co za chuj jebany? Jebany skurwiel. Co za kurwa, Joana, to będzie jechany. To tutaj padły, widzę, że mocne słowa na tym backstage'u. Znaczy wiesz, jeżeli Pasut nie czuje się wystarczająco męski, swoją męskość i testosteron musi budować poprzez to, że wokół niego są różne kobiety, bo inaczej nie miałby odwagi się z tą twarz spotkać, no to spoko. Słuchaj, a jak ty zareagowałeś, jak on rozrzucał te ulotki po Wrocławiu? No to jest ten twoje miasto, wiesz, przyjeżdża gość, można powiedzieć, no i no kręci sobie tam z ciebie bekę. Znaczy wiesz co, ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o takie robienie kabaretu, no to nie ma w tym nic złego. Ja nie jestem jakimś gangsterem, żebym, nie wiem, się denerwował, ludzi nasyłał, czy sam jechał, na zasadzie, ale cię rozjebie. Takie dymy to myślę, że bardziej jakiś Amadeusz Ferrari na przykład robi, to jest jego konwencja. Ja w tym bym się nie czuł dobrze i swobodnie, bo to nie jestem ja nie potrafię aż tak dobrze udawać akurat takich rzeczy. Mnie to szczerze nie bawiło. Natomiast jako sam pomysł promowania walki uznałem, że jest spoko, bo w moim akurat uznaniu nie jest to żadną przesadą, a też wiesz, podchodzenie do pijanych ludzi, żeby przed kamerą wystąpili i krzyknęli na przykład jebać Tejkwana, to nie jest problem, bo oni są pijani, oni krzykną prawie wszystko, no nie oszukujmy się. Czy ludzie we Wrocławiu ogólnie mnie lubią, czy nie, to nie wiem. Nie wiem też, na ile jestem we Wrocławiu znany. Wrocław to nie do końca jest moje miasto, to jest miasto, które bardzo pokochałem, bo w nim mieszkam i naprawdę uważam, że ludzie są mega super w tym mieście. Natomiast no ja pochodzę z Poniatowej, czyli małej miejscowości na Lubelszczyźnie. No dobra, no ale mieszkasz teraz tam, o to mi chodzi, nie? No tak, no teraz tam mieszkam. No i powiem ci tak, ja raz, może 2 razy w życiu na mieście spotkałem się z negatywnym odzewem. Raz właśnie wtedy w tym kasynie, co było to zacytowane, chociaż w taki, no ja uważam zaraz mocno... Zaraz do tego przejdziemy też, sposób. No. I raz...
I raz w klubie ktoś tam do mnie coś się spięło, ja do klubów rzadko chodzę, może gdybym chodził częściej, byłoby więcej takich sytuacji. Natomiast raczej Wrocław pozytywnie, myślę, że mnie odbierał, jak tak mi się wydaje. Słuchaj, było kilka takich kwestii, gdzie widać było, że Pasut chyba też wiedział, jak ciebie ukuć. Na przykład, co był temat o tym konflikcie zbrojnym, ja widziałem, że to już ciebie bardzo zdenerwowało. Ale podżegasz do wojny! Ty jesteś popierdolony, kurwa? Znaczy podżegam, jesteś popierdolony, kurwa? Przestań, no co, kurwa, przestań, pojebało cię, kurwa, całkowicie? Hołownia, uspokój się, kurwa! Kurwa, ty przyjebem jesteś, w chuj, kurwa! Straszysz wojną. Ty, kurwa, straszę, mówiąc, że jest to realny scenariusz, że może, kurwa, nastać? To jest, kurwa, straszenie? A nie jest? Uświadamianie wiesz, ludzi, jest wojna? Nie, kurwa, nie będę z nim dyskutował na ten temat, serio, dla mnie to nie będę takich tematów poruszał. Dlaczego? Bo co, nie masz argumentów? Jesteś pierdolnięty, człowieku. Nie straszysz wojną? Podżegam do wojny. Nie, dobra, już, ale widzisz... Co, kurwa, już? Stary, tylko że w momencie, w którym ja mam tak, że jest parę tematów, które dla mnie nie są śmieszne i mówienie, że ktoś podżega do wojny, gdzie jakby wiesz, tutaj tu mieszka moja rodzina, kurwa, moi znajomi, chciałbym dobrze dla tego kraju, jakby nie było, no to dla mnie to jest już krok za daleko, aż mi się głos łamie, bo mnie to strasznie wkurwia, nie? Mhm. No ja właśnie widziałem, że mi się wydaje, że jeszcze trochę ten temat by tam był pociągnięty, to doszłoby do rękoczynów. Znaczy nie wiem, ja staram się takich rzeczy nie robić, jak staram się panować nad sobą, ale no faktycznie momentami sobie myślę, nie no kurwa, no ten typ naprawdę on jest z nami dziwny, ja nie rozumiem tego gościa. Ja mam wrażenie, że on, nie wiem czy to są jakieś dymy na siłę, czy on jest serio aż tak zniszczony przez ten melanżowy tryb życia w Warszawie. Uważam, że jest to pojebane i tyle. Mhm. Końcówka była śmieszna, kiedy wy staliście już do siebie face to face, ja naprawdę no nie mogłem wytrzymać, bo ja nie wiedziałem w sumie ten, co wy robicie. Nagle tak barany z głowy, potem on ciebie kopnął tak. Delikatnie. No wiesz, to było takie kopnięcie na zasadzie tej siły uderzenia. Takie więc, pryknięcie. Tak, więc ja też uważam, że gdybym młodo zachował się idiota, poza tym, szczerze powiedziawszy, to bardziej mnie zażenowało niż stricte wywołało agresję, bo ja widziałem w nim takiego nieporadnego chłopca, takiego pięciolatka, który próbuje komuś grabkę zabrać, nie? I robi to w taki sposób, że w sumie to bardziej go łaskocze niż bije. No nie wiem, to taka dziwna poddymka, bardzo niezręczna, ale on ma czasami takie dziwne zachowania, które są lekkim odchłem od normy, mam wrażenie. Słuchaj, a właśnie, ty uważasz, że to wszystko, co robi Pasut, to on to robi specjalnie, żeby polaryzować ludzi, czy w pewnym momencie trochę to poszło za daleko i już jest za późno, żeby z tego się wycofać? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ja to czasami też Pasuta nie rozumiem. Też ja miałem wrażenie, tak lekka dygresja jest to, że podczas naszej rozmowy on starał się zarzucać takie wątki humorystyczne, ale nie wiem, czy to przez atmosferę, która towarzyszyła temu wydarzeniu, czy przez co. Mnie te wątki humorystyczne prawie w ogóle w większości nie bawiły, a i starałem się je bardziej pomijać, bo mi się w tą grę wchodzić nie chciało, bo nie widziałem w tym sensu. A jeżeli chodzi o to, jak on zaczął reagować, no nie, mi się wydaje, że mogę się mylić, to tylko takie moje spostrzeżenie, że tam jest taki trochę syndrom upadłej gwiazdy, że on chyba troszeczkę nie jest w stanie się pogodzić z tym, że po tym świetnym odbiorze na nowo jego osoby we Freak Fightach, teraz przyszedł moment, w którym ludzie już nie są aż tak optymistycznie do niego nastawieni i opinie są różnorakie. Wydaje mi się, że jest 50-50, 50% lubi Pasuta, 50% wręcz go powiedziałbym, że może nawet nienawidzi. No ja byłem zawsze osobą gdzieś po środku i tak jak mówię, są rzeczy, które go ceniłem, między innymi właśnie za poczucie humoru w niektórych aspektach, czy za inteligencję, bo zawsze uważałem, że jest to bądź co bądź inteligentny facet, to w jaki sposób dał mi się poznać przez ostatnie tygodnie, to ja serio kurwa, ja go w chuj nie lubię. I to ja nie wiem, czy on to z premedytacją zrobił, chciał to osiągnąć, żeby po prostu wzbudzić we mnie te emocje, to jest tylko zwykła gra przed walką. Jeżeli tak, to szapo babo mu się udało, no nie lubię tego gościa. No właśnie, ale teraz pytanie, jeżeli to jest gra, to strzelam, że już ty nie wrócisz do takiej opinii o nim, do takiej relacji, znajomości, jaka była wcześniej. Znaczy nie wiem, czy mam to nazwać znajomością, ja się z nim widziałem na żywo dwa razy, zadzwonił do mnie kiedyś jak streama, na przykład ustawiał czy coś, więc no dobra, znajomość to dobre określenie, nie koleżeństwo, ale gdzieś tam się powiedzmy czasami przecięliśmy, no na pewno nie wrócimy, no bo ja nie jestem takim typem człowieka, no jakby są pewne rzeczy, których ja nie toleruję, nie akceptuję i nie będę, no dla mnie gdzieś tam temat pod tym kątem jest zamknięty, ale myślę, że na tym ubolał nie będzie, natomiast to, że mam taką, a nie inną opinię, no to nagle nie twierdzę, że nie jest inteligentny, no bo co by, potrafi być błyskotliwy, no. Afera, teraz kolejna, afera hazardowa, afera kasynowa, co nam się wydarzyło? Ogólnie chciałem taką sytuację przywołać i zapytać tej Kwana, czy pamięta sytuację z pewnego kasyna we Wrocławiu. I wiedziałem, tak, pamiętam. Dlaczego właśnie został z niego wyrzucony?
Kurde, nie wiem, czy jest sens powtarzania jeden do jednego tego, co powiedziałem na programie. Chodzi mi tylko o to, bo wiesz, tam było też tak trochę słowo przeciwko słowu, no nie? Trochę, w 100% nawet. A czy nie? Wy się głównie nie zgadzaliście odnośnie tych słów, które ty miałeś rzekomo powiedzieć do tego człowieka, ale ty widać było, że się spodziewałeś, tak? Że taki telefon będzie i że ta sprawa będzie wyciągnięta. Znaczy spodziewałem się, że na pewno telefon się pojawi, dlatego że już chwilę po tej sytuacji by ci jeden ziomek jakieś komentarze zamieszczał. Gdzie w ogóle tam jeszcze gorsze, że pisał, gdzie już sobie naprawdę pozmieniał fakty niebywale. Ja nie ukrywam, po prostu dałem u bana, no bo po co mam dawać komuś, pozwalać komuś na to, żeby mnie pomawiał. Jakby ten facet, o dziwo na tym telefonie, ja myślę, że on nie chciał nawet zrobić czegoś złego, w sensie, bo jakby to powiedzieć, no bo on przyznał na przykład to, że ktoś mnie prowokował, on przyznał, że gość zacisnął pięści i powiedział, że mnie zajebie, tak? Więc ja myślę, że ten gość, który to relacjonował na tym telefonie, to nie jest jakaś osoba, która jest moim wrogiem, czy jakoś wyjątkowo mnie nie lubi. No nie wiem, może tam tegoś mi z komunikata poszło, natomiast szczerze, tak mam to w dupie. W sensie, czy ktoś pomyśli, że ja mam rację, czy on ma rację, kurwa, afera na mieście jak wiele innych, ludzie mają ich setki, ja mam ich może z 5, bo rzadko na miasto wychodzę wieczorem. Natomiast czy ja mam też ląd, który da się skrócić? No to oczywiście, że tak. Zwłaszcza jak jestem po alkoholu, ja też to często mówiłem na live'ach, że jak ja idę sobie miastem, ty, naprawdę, ty mnie nie sprowokujesz, bo ja się nie dam sprowokować. Nie wiem, co musiałbyś zrobić. No wiadomo, że jakbyś mi klepnął dziewczynę w tyłek na przykład, no to wtedy bym na ciebie ruszył, nie będę oszukiwał, bo to jest dla mnie odruch bezwarunkowy, no takie rzeczy sobie nie pozwolę. Natomiast jeżeli byś mnie prowokował, że poszedł się sobą bić i tak dalej, to ja macham ręką gościu wesić. Natomiast faktycznie, jak jestem po paru drinkach i ktoś wiedzie mi na ambicje, wyzywa mnie od najgorszych i zaciśnie pięści, no to sorry, ja też sobie takie rzeczy nie pozwalam wtedy. No okej, okay, jasne. Słuchaj, sporo cię nie było we Freak Fightach, wróciłeś. Czegoś takiego się spodziewałeś? Brakowało tej adrenalinki? Nie wiem, czy jest to adrenalinka, ciężko powiedzieć, jakie to emocje towarzyszą, bo wydaje mi się, że to jest miszmasz wielu emocji, które ciężko jest dla mnie zdefiniować. Myślę, że wchodząc we Freak Fighty też ja twierdzę, że w jakiś sposób na nowo odkrywam swoją psychikę, bo wchodzę w zakamarki, które na co dzień nie są używane, one gdzieś są w podświadomości odległej. Nie wiem, ja mam ambiwalentne podejście ogólnie do tego miejsca. Z jednej strony uważam, że te emocje są na swój sposób uzależniające, już abstrahując stricte od aspektu finansowego. To guilty pleasure, nie? Tak. Z drugiej zaś strony czasami mnie to przeraża, przerasta, jak ktoś już komuś wjeżdża na rodzinę, ktoś komuś jakieś afery kręci, wiesz, pomawia go. Ja tego nie potrafię tolerować. Dla mnie to jest totalnie parę kroków za daleko. Więc jak się czuję w tym zespołowo we Freak Fightach? Na razie jeszcze spoko. Ja też dzisiaj spałem 5 godzin, więc myślę, że dopiero do mnie dochodzi, co się właśnie wydarzyło. Tyle no. No i co? No i witamy, kurde, z powrotem. Zaraz konferencja. Ja strzelam, że Pasut na pewno coś przygotuje, bo on nie byłby sobą, gdyby tego nie zrobił. No i co? Dobrze ci widzieć znowu tutaj, u nas, w Fejmie. Dziękuję. Nie wiem, czy mówisz szczerze, ale dziękuję. No to. Trzymajcie się, widzowie, na razie.